Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy w Palionowie, jest z nami dzisiaj Dewik i witam dzień cię. Dzień dobry, Tosiku, witam cię serdecznie. Witam cię, słuchaj stary, bo w ostatnim odcinku u ciebie robiliśmy podkop, w sensie tutaj pod tym. Znaczy, zamurowałem to, żeby tutaj się nikt nie zorientował. Ale stary, musimy opracować taktykę, ponieważ to jest bardzo ważne. Jak my stąd uciekamy? No to robimy tak. Ty będziesz uciekał pierwszy, ja tutaj zostanę, żeby odciągnąć policjanta, coś go tam oczywiście jakoś zagadam. Dobra, wtedy dobra. Ty wpijasz na dół z tego więzienia, no i wszystko wychodzi perfecto, uno, dos, tres, cuatro, no tak jak tutaj dobra, było dobra. W planach. Dobra, super plan. Jest akurat wieczór, czyli zaraz będzie pora kolacji, to pewnie zaraz po nas przyjdzie policjant, tu mamy kill off. Widzisz? I diament, skąd ty tu diamenty masz? No bo wygrałem na tym. Dzień dobry chłopaki, witam bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że muszę wam coś ukazać i pokazać. Chodźcie tak? za mną. A, okej, okay, rozumiem. No naprawdę, nie, okay, muszę pokazać ewidentnie, bo to jest naprawdę niesamowite. Biegnijcie za mną. Ale sprintem, co tak wolno szybciej? No, ale ty masz lecze, to ty latasz, to tu. No, widzisz, dobra, patrzcie, chodźcie ze mną szybko. Dobra, lecicie, no to patrzcie. A, zdejmę sobie tą elytrę, żeby się tak nie popisywać jako policjant, już jestem i tak wystarczająco piękny. Chodźcie ze mną tutaj. Wow, nigdy tu nie byłem jeszcze. Ja też tutaj nigdy nie byłem, wow, nie mieliśmy tutaj dostępu. Ale wow. Proszę, to nie tak szybko, dobra, chodźcie teraz za mną. Widzicie? Wow, lądowisko! Odpisowane lądowisko dla helikoptera za tego. O nie, Creeper za tobą, Creeper nie, tu jest. Creepers. Chciałem wam się pochwalić w sumie, tylko żebyście widzieli, jak jestem bogaty, jakie rzeczy A panie posiadam. Policjancie, czy my pójdziemy na kolację, bo głodny jest. Ja myślę, że tak, ale najpierw popatrz, jak ja jem. Jest teraz, smutno. Popatrz na jeszcze jedną rzecz. Jak to lądowisko działa, patrzcie. Znikł. W nadprzestrzeń wszedł. Ojeju! Ale perfekcyjnie to działa. Widzę, że ma pan prawo jazdy na latanie. Prawo lotu. Cio, nie wiem, się. Poszło mi perfekcyjnie. Dobra, chodźcie ze mną na dół. Nareszcie, jedzonko. Daj dobra, ja wam zaraz dam, chodźcie ze mną. Nie macie ekwipunku żadnego jedzonka. No nic, jestem strasznie głodny. Dzisiaj będą specjały kuchni, słuchajcie. Tak? Wow, co takiego? Ha, tym razem chleb? Nie, dzisiaj bułka, Na co dzień jecie czerstwy chleb, więc teraz wezmę dla was coś innego, specjalnie kozackiego, chodźcie ze mną tutaj. Ale proszę usiąść, przyjaciele. Czekaj, tu jeszcze nie siedziałem. Ale nie, no proszę w tym samym, bo to musicie zobaczyć, ten specjał kuchni. To są babeczki a la brud. Tak się nazywają, ale nie was zmieni. Boję się, to jest. To jest pierwsza babeczka dla Dave'a. O nie, już no widzę ten brud. A to dla ciebie. No i też Dave zabrał. Wcinajcie. Ale tego się nie da zjeść. Panie policjancie, co powiedziałeś o mojej babeczce? To jest nie do zjedzenia, panie policjancie. Ja tego nie chcę próbować. Ale kury są chętne, widzę, więc proszę dam im. No, więc ja sobie kury zjem może. Mogę coś innego, coś co się da zjeść? Nie. No, trzeba jak na wojnie, patrz, coś, trzeba jak... O, dobra. Tylko surowe może cię zatruć. Aha, faktycznie. A, ulecz dobra, macie, podzielcie się chlebkiem. O, mam, dobra, masz tutaj połowę. Proszę bardzo. Jemy normalnie, dobra. I co teraz, panie policjancie, będziemy robić? Wróćcie do celi i bawcie się dobrze. To nie było trafne. Ale proszę bardzo, proszę. Ale panie, do widzenia, miłego wieczoru i dnia. Dobra, Dejwik. To jest szansa nasza, to jest jedyna nasza szansa w tym momencie. Dobra. Dawaj. Schodzimy tutaj. Poczekaj, ja będę patrzał. Daj mi tego kobla, ja to zabutuję, będę tak, czekał. Tak. Czekaj, oddam ci kill off. Masz tu i tu. Jakby co, to powiedz, że... Nie wiem. Albo nic nie mów, ale on tu nie przyjdzie, bo on poszedł latać, dobra. Stary, uciekam. Robię podkop, pociąg dalszy. Ja tutaj na lewo zacząłem, właśnie gdzieś tutaj, poczekaj. Dalej zrobiłem taki początek. Poczekaj, ja znajdę ten początek. Co to za odgłosy? Co za dziwne odgłosy? Czyżby ktoś się kopał znowu? Dobra, czekaj, ja muszę tutaj iść go... Dejwik, na shifcie! Wracaj do celi. Dobra, chłopaki, jak tam u was? Tościk sobie poszedł zagrać w kosza, ale ja jestem tutaj. Co? Jak poszedł zagrać w kosza? Przecież tu jest zamknięta cela. Ale został uwolniony przez tajemniczego tubylca, który tutaj był. No naprawdę, no nie atakuj mnie, no przecież nic nie mam. Dlaczego to zrobiłeś? Tościk jest przypał. Dlaczego? Nie, ja już uciekam, już wyszedłem. Co ty gadasz? Mam cię! Stój w imieniu prawa!
Ała, nie, przyleciał tu! Uciekam, że ja jestem zamknięty, nie mogę ci pomóc. Dobra. Nawet nie masz jak uciec. Ile cię tości, który ty się wykopałeś? O kurcze, coś ty zrobił. Dobra, stary, uciekłem. Uciekłeś? Gdzie jesteś, Tuścik? Nie mogę ci powiedzieć, bo on to słyszy. Davik! O kurczę! Nie wiesz, co się stało! Co? Policjant spadł i się roztłukł i zginął. Dobra, stary, to jest jedyna szansa dla mnie, ja uciekam. Patrz, uciekaj, Tuścik, pożegnajmy się jeszcze oficjalnie, bo to zaraz przyjdzie. Gdzie ty jesteś? Cześć! Papa, Tuścik, Żółwik, Żółwik! Żółwik, do zobaczenia później, do zobaczenia później, uciekam! Jedyna szansa. Jest tu łódka, jest nie tu wydam, łódka. Nie wydam cię, nie wydam cię Tościk nigdy, ale dobra, musisz dzięki. Mi obiecać, wrócę, że wrócę po ciebie. Płynę. Dziękuję. Pod wodą. O, pan policjant. Nie ma, panie policjancie. Jak nie ma? No tutaj leżą, no przepraszam, nie brałem nic. No, bardzo dobrze, że nie brałeś. Ale jest jedna dobra, znaczy chyba zła dla siebie wiadomość. Uciekł sobie Tościk, nie ma go. To na co, czemu ty z nim nie uciekałeś, jesteś głupi? Uciekamy, no. Słuchajcie, uciekamy. Proszę uciekać w tej chwili! W tej chwili, uciekaj! Szybciej, uciekaj! No ale ty mnie zabijesz, no co. Masz uciekać w tej chwili! No dobra, dobra. Proszę. Uciekaj! Słuchajcie, dobra. Uciekamy w tym momencie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. No szybciej uciekaj, co tak wolno? Co tak wolno uciekasz? No, wiesz, to się uda. Może David też ucieknie. Co tak wolno uciekasz? Szybciej! Ale co ty, ty sobie ze mnie żarty robisz? Dobra, wiesz co? Wiesz co, policjancie? Ja się tak nie bawię. Lecimy do domku wiedźmy, tam gdzie mam bazę, tam już nas na pewno nie znajdzie. To już jesteśmy tam bezpieczni i przygotujemy się do tego, żeby złapać, żeby uwolnić Dave'a. I móc go, uwolnić po prostu, żeby tam nie musiał siedzieć, to my już za długo siedzieliśmy, na pewno karę odbyliśmy. Teraz muszę znaleźć... No Dave, co tam siedzisz w tym areszcie i nie uciekasz? No a to bo może nie mam jak, co? No ale jak to nie? No nie mam jak. Ale proszę uciekać. O kurczę, uciekłeś rzeczywiście. David, uciekłeś? Dzień dobry! Nie uciekł, niestety. Co on sobie żarty robi jakieś. Ja tu mam w sumie pusty magazyn. O nie, bez sensu. Klikam co tam, sobie tu. Taka wędka jakaś? Ja się z tobą tak nie bawię. Ale nie wchodź do więzienia. Nie wchodź. Słuchajcie, do więzienia. Wracamy tam. I lecimy uwolnić Dave'a. Lecimy. Proszę, David, do mojego domku i zdobędziemy jakieś itemy. Czemu się sam zamykasz? Jedyny sposób. Nie chcę się z tobą walczyć. No ale ja nie będę walczył. Chłopaki, jak tam? Co? Czy to był głos od szczypa? Czy to był kościor? Czemu ty zamknąłeś celę? Uwięziłeś nas obu, kretynie. To ja jestem wolny, teraz ja mam nad wami władzę. To wypuść mnie. Dobra, zaraz tam wedę. Zaraz się uwolnię, a policjanta tam zostawimy. Płynę łódką sobie właśnie, wiesz? Dobra, to już ci czekam. A powiedz mi, zabierz mu itemy. Powiedz, żeby odłożył. No nie mogę, no ma na pewno władzę, no mi tu robić co chce. No wiesz jak było w więzieniu, no nie no jestem ta, w stanie racja. Tego robić. To może zabij go. No z czego, z ręki? No proszę cię, jak on ma mnie na strzała z łuku. No nie realna walka. Dobra, zaraz tam będę. Przygotuję się do tej walki i pokonamy go. Dobra. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie do mojej chaty, zabierzemy sobie jakieś itemy, jakieś diamentowe i postaramy się go uwolnić, ale wątpię, żeby to się nam udało. Może być ciężko, ponieważ policjant jest mega dobrze uzbrojony. Ja też nie wiem, czy mam w ogóle jakieś itemy, ponieważ tak dawno mnie tu nie było. Tu powstaje co innego, ale to nie mogę wam pokazać. Na ostatnio na lewie budowaliśmy McDonalda, to też jest fajne. Więc dobra, tam jest więzienie. Oni są zamknięci w jednej celi, więc totalnie teraz mamy jakby troszkę czasu. Policja też nas nie goni dzięki temu. O nie, jeść mi się chce. Dobra, zjemy szybko, weźmiemy jakieś itemy pierwsze lepsze, które znajdziemy i lecimy na atak. Mam nadzieję, że się to nam uda. Albo możemy wymyślić jakąś strategię, jak uratować Davika. Możecie napisać w komentarzu, jakie macie pomysły na to, żeby go uratować. Ponieważ jeżeli nam się teraz w tym odcinku nie uda, no to będziemy musieli to zrobić w następnym. I mam nadzieję, że w następnym to już się nam uda. Trzeba coś wymyślić. Dobra, czekajcie, co my tu mamy? Dobra, mamy jakieś spodnie. Niestety słabe, skórzane. O, przebierzemy się może za policjanta. I wtedy... A nie, on w sumie nie uwierzy w to, bo on jest policjantem. To był słaby pomysł. Dobra, bierzemy coś z domu. Idziemy na dół, do magazynów.
I tu będziemy coś mieli na pewno. Dobra, słuchajcie, bierzemy zbroję. Mamy miecz żelazny. Zbroję mamy... Tu jest diamentowa niby. Ale jeżeli nam by się nie udało, to by było mi szkoda, więc może zabierzemy złotą. Żeby mieć... Mieć jakby wiecie, bo jeżeli on nas pokona, to już później totalnie nic nie mam. Nic, żeby z nim wygrać. I te skórzane założę, bo one są zenchantowane. I co jeszcze? Dobra, lecimy tam. Robimy próba. Albo wszystko, albo nic, jak to mówią. Robimy próbę. Jeszcze się pośmiejemy z policjanta, że go zamknęliśmy. I że siedzi tam. Bo Roczek nic nie może zrobić. Dobra, lecimy i postaramy się uwolnić tylko Dave'a, ale... Może być ciężko. Dobra, jestem już pod więzieniem. Dave'ik, jesteś tutaj? Policja tu gdzieś latał. Jak lata? Czekaj, na shifcie. Przyleciał nade mną, nie zauważył mnie chyba. Widzę cię. Dobra, stary, lecę cię uratować szybko. Gdzie ty jesteś? Dawaj, jestem na głównym holu. Gdzie ty jesteś? Tutaj, plecy. To, dobra, tu jesteś. Dobra, gdzie uciekamy? O nie, on tu lata gdzieś. Dobra, jest tylko jedno wyjście. Dobra, no dobra, no to uciekamy, stary. Proszę, nie O nie, jest. A gdzie lecicie, panowie? Co tu nie, się Nie, zostaw go! Uciekaj, Dave! O kurczę, on ma miecz! To ściga się poświęcę, uciekaj teraz. Szybko, chodź za mną, szybko, damy radę. Może się uda. Do portalu, stary, do netheru lecimy. Dobra, idę. Też ubie, nie? To jest jedyna szansa. Co, dorwał cię? Nie! Dave'ik, nie! Nie! Zostaw go! Nie! Ja muszę teraz uciekać! O nie, on mnie goni! Nie, w tą stronę teraz! Mam cię! Zostaw mnie! On ma za silne rzeczy, stary, za silne rzeczy ma. Gdzie on jest? Chyba go spowoliło coś. Dobra, stary, ja się chowam. O, moja noga! Dobra, schowałem się. Dave'ik, wrócę tam po ciebie, wrócę. Dobra, czekaj. Dobra, słuchajcie. Przyszedł do więzienia. Jest w więzieniu? Dobra. Słuchajcie, to już koniec tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. W następnym odcinku postaramy się uwolnić Dave'a. Muszę obmyśleć jakiś plan i koniecznie piszcie w komentarzu, jak go mamy uwolnić, ponieważ może będziecie mieli jakiś pomysł. Więc tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę i wbijajcie na wszystkie linki, które są w opisie i też do chłopaków na kanały. Trzymajcie się, na razie, pa.